To ciekawe. Jakoś się nie czuję wykorzystana. To jest przewrotne, co powiedziałem celowo. Przewrotne i prowokujące, ponieważ chodzi o to, że co bym nie zrobił, nie możesz stać się ty ani ja, ani nikt inny wykorzystany, dlatego że to wszystko dzieje się dla jakiegoś zrozumienia, dla jakiegoś innego celu. Rozumiesz? Czyli jeżeli idziemy nieświadomi, to będziemy oceniali, że zostaliśmy wykorzystani, a jak wyciągniemy z tego wnioski, to żeśmy zyskali. Tylko wystarczy inaczej spojrzeć na to samo i od razu inna ocena, jeżeli chodzi o ocenę. Rozumiesz? Tak, tak. I słuchaj, dlaczego tak powiedziałem, że chcesz się wykorzystać? Aha. Chodzi o to, że ja chcę ci jakby przedstawić pewną rzecz, ona zostanie nagrana, a ty oczywiście ją przepiszesz. Mhm. Jeżeli tylko przepiszesz i nie nauczysz się niczego, będziesz wykorzystana do przepisania tekstu. Ale jeżeli wysłuchasz tego i potem to przetrafisz i przemyślisz, no to wtedy uzyskasz efekt korzyści dla siebie. Obojętnie, kto to jest ten ciebie. Rozumiesz? Tak. Teraz chciałbym ruszyć dzisiaj taki temat, jak uświadomić nieświadome. Bo myślę, że to jest podstawa. Tutaj gdzieś się kręcimy ciągle w jakichś tam ramach podstawy. Czyli tytuł tego, co ja tu chcę dzisiaj zrobić, to właśnie jest taki: uświadomić nieświadome. Ale żeby uświadomić nieświadome, trzeba go najpierw namierzyć. Więc chciałbym tak jakby szerzej przedstawić ten problem i narzędzia dla niego. Coś w tym sensie. O, super. Bo to i tak pojedynczo się potem to uświadamia, prawda? Dokładnie, tak. Bo ten system można zastosować później do wszystkiego. Więc teraz tak. Obserwator to jest ten, który w danej chwili obserwuje i bierze udział w czymś. Nieważne, czy on udział bierze w rozmowie, czy w słuchaniu, czy w czymś, to jest obserwator. To, co teraz się dzieje między tobą a mną, to są dwaj obserwatorzy. Mhm. Ale wszystkie twoje programy i moje, które są nieświadome, bo u mnie są nieświadome i u ciebie, to nie ma, że to jest jakaś różnica. Nie ma żadnej różnicy. One będą brały udział w tym wszystkim, one będą tego słuchać i będą dzięki temu mogły zmienić sposób myślenia, postrzegania, obserwacji, wzniosą się na jakiś wyższy poziom z powodu większej bazy danych. I teraz tak. Człowiek, który jest zbudowany z tych różnych aspektów, posiada różne aspekty i już jak żeśmy tam gdzieś wspominałem, że te aspekty są zatrzymane na pewnym etapie. U jednego jak miał roczek, u drugiego 5, 10, 20, czy nawet i 80 z jakiegoś powodu zdarzenia. I z powodu tej rozbieżności między tymi aspektami, z których się człowiek składa, nie ma jedni. Jednia jest wtedy, jeżeli wszystko jest na jednym poziomie, czyli jest jedno. Nie ma podziału. Problemy mamy dlatego, że mamy podziały, mamy wątpliwości, mamy pytania, mamy odpowiedzi. Właściwie wszystko mamy, to znaczy, że to się źle. Czyli nie ma jedni. Stąd się bierze różnorodność, że nie ma jedni. A jak będzie jedna, nie będzie różnorodności w nas, tylko będzie obserwator tych różnorodności. A to jest co innego, nieświadome różnorodności, a świadome. Jak je uświadomić? Właśnie, bo cały czas myślałem o tym, jakby to przekazać. No ale będziemy coś tu kombinowali. Aha. Więc teraz tak, jeżeli tobie przychodzi jakaś myśl do głowy,
w ciągu dnia, w ciągu jakiejś czynności, obojętnie jakiej, jakaś myśl, która jest taką niewiadomą. I ty wiesz, że przyszła myśl, ale nie wiesz, co z nią zrobić, ani nie wiesz, o co tu chodzi, ani jak to rozwiązać. To znaczy, że to jest myśl nieświadoma. Tak. Jeżeli ona jest nieświadoma, czyli ona w tej hierarchii od punktu zero, to jest podstawa, do góry w nieskończoność jest na jakimś poziomie. Prawdopodobnie poniżej zera, bo nic nie wiesz. Gdy ją uświadomisz, to w zależności od uświadomienia ona będzie unosić się do góry. Tak obrazowo to przekazuję. Do góry to znaczy będzie bardziej się stawać świadoma siebie i swoich możliwości. Bo świadomość to jest program, który jest świadomy swoich możliwości i bazy danych. Umiejętności, wiedzy, możliwości, wszystkiego. To jest świadomość. Jeżeli nie ma czegoś z tych czynników, to ta świadomość jest jakaś felerna lub nieświadoma. Zgadza się? No zgadza się. Dobrze. Więc teraz, żeby uświadomić swoje aspekty nieświadome, czy świadome troszkę, albo bardziej, albo mniej, trzeba nad nimi pracować po to, żeby wyrównać ich do poziomu jedni, czyli pełnego zrozumienia samego siebie i swojego otoczenia. I gdy do tego doprowadzimy, nie mamy pytań, nie musimy udzielać odpowiedzi, wszystko się dzieje u nas jako obserwatora. Ale też wychodzimy z tego kręgu powtarzalności danego zachowania czy czynności, które robiliśmy do tej pory nieświadomie, prawda? Super, bardzo dobrze. No, to znaczy, że mnie słuchasz, skoro to powiedziałem. Bardzo się cieszę z tego. Tak, bo w ten sposób nie powtarzamy ciągle tego samego w kółko i mówimy, a mi się nie udaje. Albo ja nic nie mogę zrobić. Żeby wyjść z tego, właśnie wychodzimy z powtarzalności tylko wtedy, gdy uświadomimy ten aspekt niemożności czy niezrozumienia. I teraz tak. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej te aspekty nieświadome aktywują się w jakichś zdarzeniach. W jakichś sytuacjach. Wydarza się coś i w tym momencie aktywuje się ten program nieświadomy, bo jakby został dotknięty, poruszony czymś, coś się przypomniał, coś, co dotyczy jego i on się odzywa i wtedy przychodzi jakaś myśl do nas. Mhm. My jesteśmy obserwatorem, ale nie rozumiemy, o co chodzi. Albo teraz też emocja. Tak, i chodzi myślą. O to, żeby na nią zwrócić uwagę, na tą myśl, na tą emocję. Nie na to, co ktoś powiedział. Na przykład ktoś powie, a ty głupi jesteś. To my nie mamy zwrócić uwagi na to, że on powiedział, że jesteśmy głupi, tylko żeby zwrócić uwagę na tą emocję, w którym miejscu u nas na ciele ona się zamanifestowała. Tam trzeba zwrócić uwagę. I wtedy przypomina nam się jakieś zdarzenie z dzieciństwa albo z czegoś i wtedy wystarczy wejść w to i rozkminić tą sytuację, która się wydarzyła. A jak ją rozkminiamy? Czyli przykładowo w pamięci nam się jakby nasza nieświadoma część wyświetla nam ten program, jak my jesteśmy gdzieś tam w jakiejś sytuacji, ktoś na nas krzyczy, albo ktoś nas poucza, albo nas coś bije za coś. I my wtedy widzimy, jak my, jako obserwator, bo wtedy my tego nie mogliśmy w stanie zrozumieć. Mieliśmy narzędzia. Teraz jako obserwator, który ma narzędzia i obserwuje to zdarzenie, jak ktoś krzyczy albo bije dziecko jakieś, a my tym dzieckiem jesteśmy, to my z boku, jak obserwator, mamy możliwość spojrzenia na to, o co chodzi temu dorosłemu. On ma do nas pretensje, że my czegoś nie rozumiemy, a my nie rozumiemy, bo nie mogliśmy rozumieć. I wtedy, gdy my, jako obserwator, tłumaczymy, czyli inny aspekt, bardziej świadomy z nas, tłumaczy temu aspektowi, czyli temu małemu dziecku, które wtedy tam jest skrzywdzone, tłumaczymy, słuchaj, ty tego nie rozumiesz, bo nie wiesz, że jemu chodzi o to czy o to, i on na ciebie krzyczy, bo on myśli, że jak on wie, to jeżeli ty wiesz. A to wcale nieprawda, jak już sam widzisz. Więc ja ci teraz to tłumaczę,
I w ten sposób, że mimo, że to jest odległość jakaś tam czasowa, to nie ma znaczenia, tłumacząc to zdarzenie i ten punkt świadomy, nieświadomy, o co chodzi, całe dziecko staje się większe, mocniejsze, bo już wie, że krzyczał ktoś na niego, kto nieświadomy był tak naprawdę. I wymagał od niego czegoś, czego ten nie mógł spełnić, bo nie miał odpowiedniej wiedzy, odpowiedniej umiejętności i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób to dziecko nie będzie się obwiniać dalej, bo chodzi o to, że od tamtego czasu to dziecko obwiniało się wyobrażeniami, że może było za słabe, za małe, albo że może się nie starało, albo może było niegrzeczne. Będzie wymyślać te rzeczy, które tylko będą obciążać ten aspekt. Czyli to dziecko jakby będzie stawało się coraz mniejsze, zamiast coraz większe. Jeżeli my wytłumaczymy temu aspektowi, temu mojemu dziecku, ja jako obserwator z boku całą sytuację, to to dziecko stanie się mocne i zacznie wzrastać. To samo można zastosować do tego, że dzieci obserwują zachowania swoich rodziców czy dziadków i biorą je za swoje własne i je powtarzają, więc to jest ten sam system do zastosowania, żeby wytłumaczyć sobie, żeby puścić te schematy swoich, nie wiem, dziadków, rodziców czy kogokolwiek na tej samej zasadzie, tłumacząc, że to nie było moje. Dokładnie. Dobry przykład. Jeżeli właśnie widzimy jakiś schemat u kogoś, jako dziecko go przyjmujemy, bo nie mamy nic innego, więc go przyjmujemy, bo myślimy, że jak to jest dziadziuś, babusia, tam dziadziusio, to że on jest nieomylny, że on jest dobry, jak ten papież nieomylny. Rozumiesz? Bo to wszystko się dzieje na poziomie wyobrażenia. I teraz jako ty ten świadek, czy ja, czy ktoś inny, ten obserwator, gdy tłumaczy, że to było tylko jego wyobrażenie, że ta jego wiara, jego zachowanie, jego postępowanie, to jest jego wyobrażenie, nie dotyczy ciebie, bo ty tego nie masz. Ty tego nie rozumiesz, nie przyjmuj tego, bo to jest obce. Wtedy to ta świadomość, która się pojawia jako dziecko, odrzuci to. A jak to odrzuci, wtedy mu trzeba dać zrozumienie do tego, jak ma budować swoje wyobrażenia. Bo nie może być pustka. Nie możesz powiedzieć, wyrzuć to, bo to jest niedobre. Albo bo to jest B. No tak, ale ten aspekt nie ma nic innego, więc dlatego jest takie ważne, żeby zabierając coś, wyrzucając, pokazując, że to jest głupie, bzdetne i nie twoje, to w ten sposób zabieramy, wyrzucamy, ale musimy coś dać, co będzie miało jakąś wartość. No i co na przykład tutaj, bo ja dzisiaj miałam taką sytuację, że emocjonalnie poczułam coś, wywaliło mnie do dzieciństwa wspomnienie ojca, który się ekscytował emocjami i mówię, ale to nie jest moje. Jeżeli ja w to wejdę, to to dalej będzie mną szarpało tak jak do tej pory. Ja tego nie chcę. Zaczęłam z tym rozmawiać, tłumaczyć, że to nie jest moje. A czym to zastąpić? Bo to trochę puściło. Te emocje odpłynęły. Z serca mi to uczucie też zeszło, bo to się działo gdzieś na wysokości tam śródpiersia. I co, odczyścić to swoim własną energią białą? Nie, to są pierdoły, co gadasz teraz. No, wiesz, no właśnie. Inaczej zrób. Teraz spójrz z powrotem na tą sytuację, którą dzisiaj przeżyłaś, jako obserwator i poszukaj tam rozwiązania. Czyli popatrz na to, co się wydarzyło i co z emocjami, ze wszystkim, ale poszukaj jej rozwiązania, żeby swój aspekt, ten nieświadomy, żeby go uświadomić i uwolnić od tego zdarzenia. Spróbuj to zrobić. No, wytłumaczyć mu na pewno to, że to w ogóle nie jest moje zachowanie, to jest raz. Dwa, to było zachowanie mojego ojca, który... Tłumacz temu aspektowi, nie mi. No, no. No to ten aspekt to rozumie. I co dalej w takim razie? Bo mogę go też zapytać, czy go uwolnić, spalić, czy to nie tędy droga w tym systemie. Nie. Jak jest uświadomiony, będzie ci służył. Czyli nie muszę tam niczym tego zastępować. Kto w tobie, kto co, zapytał co dalej.
ten sam aspekt, czy inny? Inny. To nie był ten sam, bo ten sam to czekał. To teraz rozumiesz, o co chodzi? W tym momencie, gdy uświadamiasz sobie jakiś aspekt nieświadomy, to zdarzenie obserwatora i tego nieświadomego obserwują inne nieświadomości. I które dlatego... też chcą się... Dokładnie. Uświadomić. Więc teraz tak, tam to już jest zrobione, to tak. Teraz, żebyś nie traciła czasu, zwróć uwagę na to, co zapytało, co dalej, i tu dowiedz się, o co chodzi, i podniesiesz teraz za chwileczkę świadomość tego drugiego aspektu. Będąc obserwatorem, już przechodzisz do następnego etapu uświadomiania czegoś i podnoszenia świadomości. Tak. Znowu, ten, co nie wiedział, co chciał wiedzieć, to jest ten, który miał takie poczucie bardzo niskiej sprawczości, że trzeba się kogoś zapytać, a nie siebie. No brak takiej, widzisz... Pięknie, popatrz, zaczynasz być obserwatorem siebie i zaczynasz rozumieć, co w tobie jest, co nie rozumie. I gdy ty zaczynasz to rozumieć, to coś staje się też rozumne, tak zwane. Czyli teraz z nim pogadać i jego uświadomić. Dokładnie, tak jest. I przy tym bądź obserwatorem. A dlaczego, to zaraz się dowiesz. Obserwator to jest ten, który nie szuka, tylko rozwiązuje. Rozwiązuje. Rozwiązuje aspekty, które się manifestują. Nie wyszukuje, bo wyszukiwanie to nieświadome nie wie, co chce. A jak on się już zamanifestuje, to znaczy, że on dostał jakiś impuls, jak to się mówi, światełko w tunelu, że może o coś zapytać, że może, że teraz kolej na niego. Tak, rozmawiasz jak z istotą. Bo to, co rozmawia, jako ty, to też jest taki sam wytwór wyobraźni. Tak, jest, ale jak zaczęłam z nim rozmawiać, bo to też z dzieciństwa, to nagle zaczął się tak podnosić, tak wszystko we mnie się zaczęło podnosić, że już to takie zachukanie. Bo zwróciłaś uwagę na coś, co zostało gdzieś tam w dzieciństwie odrzucone na bok, zahukane, zakrzyczane, zahałasowane i ono się bało odezwać przez tyle lat, bo nie wiedziała, jaka będzie reakcja, a doświadczeniu ma złe reakcje. Teraz, gdy ty zwracasz uwagę i ono widzi, że ty podchodzisz jak przyjaciel, to ono, jak to się mówi, wyściubi wreszcie noska z tej swojej zasłony, no i właśnie możesz porozmawiać, wytłumaczyć, uświadomić i jak nastąpi w nim zrozumienie, to stanie się takim dużym, wielkim jak ty, czyli połączy się z tobą i już będzie na bieżąco doświadczał. A wcześniej z powodu tej różnicy, różnica powstawała coraz większa, a nie coraz mniejsza. Zgadza się. Ja się przez to nie czułam się taką jednością, jakby nie było takiej spójności we mnie w środku. Nie było zrozumienia między tymi aspektami, bo nie byłoby duże różnice. Mhm. Takie ważne, żeby uświadomić nieświadome, aż stanie się jedną. I właśnie w ten sposób ja robię swoje, pokazując ci pewne rzeczy. Przez ćwiczenia ty poznajesz prawdę tych ćwiczeń, że one tak działają, a przy okazji pomagasz same sobie. Gdybyś tylko mnie słuchała, to byś była wykorzystana. Ponieważ bierzesz udział w tym doświadczeniu i coś robisz dla siebie, więc nie jesteś wykorzystana. Zgadza się. No to na tym polega cała rzecz. Jeżeli bierzesz udział w jakiejkolwiek czynności, ty bierzesz udział, nie jesteś wykorzystana. Jeżeli jesteś bierna w tej czynności, jesteś wykorzystywana. Obojętnie, co to znaczy. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to, co ty zrozumiesz, to te aspekty przez ciebie mogą zrozumieć. Te programy, one mogą zrozumieć tylko wszystko to,
co ty jako obserwator zaczynasz rozumieć i widzieć to wyraźnie, że było takie zdarzenie, brakowało takich elementów, takiego zrozumienia, o, teraz rozumiem, nie, i ten aspekt, który od razu rozumie, i od razu jakby wzrasta, robi się większy, mocniejszy. Tak, zgadza się, to dokładnie tak się dzieje. Tak ja to odczułam. No. Ja wiem, że tak się dzieje, tylko mi chodzi o to, żeby robić doświadczenia, żebyś ty była świadkiem tego procesu i tego uświadamiania nieświadomego i od razu, żebyś mogła to wszystko zaobserwować, ale też i sobie pomóc, naprawić, żeby to był taki namacalny dowód, że to się dzieje i ty bierzesz w tym udział i od ciebie to wszystko zależy. Jeżeli zwrócisz na coś uwagę, no to coś zrobisz. Jak nie zwrócisz, nic nie zrobisz. To właśnie o to chodzi. Żeby brać udział. Mhm. Żeby nie być narzędziem czegokolwiek, tylko żeby być drugą częścią, tak jakby tą drugą częścią połówki jabłka. Czyli dwie połóweczki jabłuszka są dwie połóweczki, a jednak tworzą jedno jabłko. Mhm. Chodzi o to, że nie zawsze aspektowi za pierwszym razem uda się wytłumaczyć coś. Niekiedy trzeba wytłumaczyć kilka razy, ale po kilku razach później już ten aspekt jest na tyle świadomy, że nie będzie się pytał i nie będzie reagował nieświadomie, bo od razu ta informacja powie, która była nieświadoma, zamanifestuje się i powie, przecież wiesz, że jest inaczej. I ten drugi aspekt, który chciałby coś wsadzić, nie może, bo zostaje uświadomiony aspekt przez aspekt. Świetnie, że o tym mówisz, bo teraz się we mnie odezwało, on jest uświadomiony, on wzrósł, ale jeszcze ma dużo takiej niepewności w sobie. Dlatego właśnie zaprzęgnij do pracy wszystkich, żeby wszyscy się zaczęli uświadamiać nawzajem, a ty jako obserwator ogarnij wszystkich i tylko ich uzupełniaj im wiedzę, zwracaj im uwagę na co powinni zwrócić uwagę, że coś z czego wynika, bo dlatego, że jeżeli ty nie będziesz brała udziału w tym uświadamianiu, oni się nie uświadomią. Ty musisz jako obserwator brać udział w tym uświadamianiu. Wtedy oni wszyscy, jeden przez drugiego, będzie się uświadamiał. Czyli ja będę takim nadzorcą. Dokładnie. Bez obserwatora nic się nie wydarzy. Dlatego to jest takie ważne, żeby to obserwować. I żeby samemu i jakby uświadamiać ich. Tłumaczyć im. Pokazywać. To jest bardzo ważne. Bez tego nie zrobi się żaden kroczek. Czyli tu odgrywasz największą rolę. Zawsze odgrywałaś, tylko nie wiedziałaś o tym. Ale teraz już wiesz. No więc pracuj nad tym, obserwuj, co się dzieje i mów. Czyli najlepiej nie wychodzić w ogóle z pozycji obserwatora, obserwować wszystko i nadzorować i tłumaczyć. Bardzo serdecznie. Nie wychodzić z pozycji obserwatora. Bo jak wyjdziesz z pozycji obserwatora, wtedy staniesz się nieświadomy i będziesz bledlać. Czyli tak. Chcesz kreować znowu coś, to później będziesz musiała uświadomić i uwolnić. To mam takie pytanko. Kto ma pytanko i do kogo i o co chodzi? No jakiś aspekt. Nie, wraz z obserwatorem, tak bym to ujęła. Tak, co chcą? Co chcą? Miałam obserwować ciało, a nie umysł. I no. Na początku obserwowałam to ciało i nic nie widziałam. I umysł cały czas mnie przekrzykiwał, że tu nic nie ma, ale ja nadal z uporem maniaka starałam się tą uwagę kierować na ciało, a nie na umysł. I zauważyłam taką różnicę, że obserwując ciało, te odpowiedzi ciała są takie inne niż z umysłu, bardziej takie subtelne, bardziej delikatne takie. Doświadczałaś tego wcześniej, czy teraz to namierzyłaś? Teraz to tak namierzyłam. To sobie ty wiesz, to jest naprawdę bardzo szybko się uczysz, to jest po prostu niesamowite. Jakiś przełom nastąpił miesiąc temu i tak zaczęło iść. Super, super, to jest bardzo dobrze. To znaczy, ja nie jestem zdziwiony ani zaskoczony, tylko cieszę się, że to tak szybko się dzieje, bo przeważnie każdy tak do tego dochodzi, tylko to długo trwa. Jakby sam siebie długo przekonywał, a tu u ciebie tak ładnie płynie. Bardzo dobrze, idziemy dalej.
Mhm. Chodzi o to, żeby uświadomić nieświadome. Żeby nie było nic nieświadomego w tobie. To jest bardzo ważne. Wtedy ty jesteś obserwatorem i nic więcej. Wszystko się dzieje według jedni. Jednia to jest moc. To jest miliard megawat, które jest użyte w jednej chwili. A teraz pół wolta użyte w jednej chwili. No tak. To jest no, różnica. No i bardzo dobrze. To jedziemy dalej. Teraz dalej spróbuj to rozkminić. I zauważyłam, że umysł mi krzyczał, no bo chciałam wiedzieć, co jest korzystne dla ciała, co nie. I co umysł robi takiego z ciałem, czego ja nie widzę. Chciałam to zobaczyć, więc przyglądałam się temu. On nadal mi robi te gorąco, zimno, ręce mi drętwieje. I jak on to robi, to ostatnio zaczęłam robić coś takiego, że nie patrzę na te ręce, nie tłumaczę sobie, że one wcale nie drętwieją, tylko przenoszę uwagę do umysłu i mówię, zaraz, on mi tutaj ręce brakuje, a co on teraz robi? Dlaczego on chce zwrócić moją uwagę na ręce? Widocznie coś kombinuje, żebym ja patrzyła na ręce, a nie na niego. Dokładnie. I w tym momencie puszczało wszystko. Cisza. Tak. Ręce sprawne, wszystko sprawne. Nie udał jemu się jego zamysł odwrócenia twojej uwagi, bo cały czas, jeżeli ty jesteś obserwatorem, to ty wiesz kto i co. A jak nie jesteś obserwatorem, no to nie wiesz. Więc on wie, że ty jesteś obserwatorem, więc rzuca ci informacje na ręce, na coś tam. Ty tam zwracasz całą uwagę, obserwatorem jesteś tam, więc nie widzisz tego, co on robi. Tak. Tak, bo ma we władzy twoje ciała, zmysły, wszystko, dopóki ty nie zwracasz uwagi na niego, tylko na tamte rzeczy. I taki plus jeszcze zauważyłam, że on mówi wieczorem jedz, napychaj się, napychaj. I ja tak te ręce mi chodziły i nagle tak patrzę, ręce mi chodzą, wkładają mi coś do buzi, ale przecież ja nie chcę tego. Dlaczego one się tak zachowują? I potrafiłam przerwać. A jeszcze nie potrafię tych... I on nasilił mi teraz tę falę gorąca. To mam niekiedy dwa razy w ciągu godziny. Nie ma i wali we mnie, i wali, i wali. To tego jeszcze... Czekaj. Zwróć uwagę teraz na umysł. Albo teraz, albo później też zwrócić. Ale teraz też zwróć. Teraz zwróć uwagę. Przypomnij sobie taką sytuację, gdzie było normalnie i za chwilę poczułeś falę gorąca i zobacz, co ją zainicjowało. Poszedł, jaki impuls w umysłu, o co chodzi. Zdarzenie związane. Teraz walnął mi tą falę, może minutkę temu, jak zaczęłam o nim mówić. Aha. Czyli boi, zagrożenie. A dobrze, a teraz zorientuj się, o co tu chodzi. Co on chce ukryć przed tobą? To, że on się boi, że się czuje zagrożony, to już zauważyłam. Tak samo nieraz jak dochodzę do jakichś wniosków, dzisiaj sobie coś myślałam i byłam na dobrym tropie, bo sobie pracowałam właśnie z uświadamianiem, to on zaczął mi falę gorąca robić i tak jakby wyłączać mi myślenie, żebym nie mogła myśli tak jakby pozbierać, żebym to zostawiła. A ja mówię, nie, nie zostawię tego, nie rób mi tego. Aguś, zwróć uwagę, że on ci nie wyłączał myśli, tylko przekierowywał twoją uwagę. Przekierowywał uwagę, więc ty zwracałeś uwagę na coś innego, więc jakby traciłaś z pola widzenia tamto, na co mogłabyś zwracać. To a to właśnie. Chodzi. Musisz swoją obserwacją zaobserwować, jak jesteś manipulowana, bo inaczej będziesz powtarzać te same błędy ciągle. No faktycznie, nie umiałam tego jeszcze nazwać, o co chodzi. Bo nagle, wiesz, taką pustkę w głowie czułam i mówię, o co chodzi? Gdzie są te moje myśli, które dopiero co tam były? Tak, bo chodzi o to, że w momencie, gdy zaczynasz jakby namierzać to, co powoduje te myśli i robi ten zamęt, to to coś milknie i wtedy robi się taka pustka, że jakby ty, ten obserwator, na siłę coś szukasz. Na siłę jakby szukasz coś, ale chcesz znaleźć, tylko nie ma. I teraz chcę, żebyś zdała sobie sprawę z tego, że to jest naturalny stan, że niczego nie ma. Że ty z przyzwyczajenia szukasz tego zamętu, a nie, że ty go szukasz, bo on ci potrzebny.
No tak, ale jak jestem tego świadoma, to ja potrafię mieć pustkę w głowie i nie myśleć, tylko że tu akurat była sprawa, nad którą pracowałam i dlatego to było takie, że nagle... Tak, tylko że jak pracujesz nad czymkolwiek, to ty musisz być obserwatorem wszystkiego, a nie tylko tego punktu. Bo jak będziesz obserwatorem tylko punktu, to twoje zrozumienie nastąpi, ale tylko fragmentarycznie, a to ma być całościowo. Szkoda czasu tak zwanego. Żeby się szybko uczyć, trzeba być obserwatorem całej historii, a nie jednej bitwy. Nie jednego zdarzenia. Czyli jednocześnie obserwuję dany aspekt, który się pojawił, uświadamiam go, mam świadomość też swojego ciała, mam świadomość umysłu, tak? I wszystkich innych programów i aspektów, które są nieświadome, tego słuchają, że też mówisz do nich. Uświadamiasz ich też. To musisz jakby tak, tłumacząc jednemu, to tak byś tłumaczyła całemu światu. Wszystkiemu. O. Mhm. Wtedy dzieje się to szybciej. No to na pewno. Jest 1000 ludzi, do każdego mówisz coś osobno, a teraz mówisz do wszystkich razem. W tym samym czasie uzyskujesz efekt 1000-krotny. To prawda. To zastosuję, to na pewno. To już teraz. Po to, żebyś już zbogaciła się o nowe doświadczenia, o nowe obserwacje. Teraz przedstawiają wszystkie aspekty, świadome i nieświadome. Jesteś na chmurach, na tych wielutkich chmurach stoisz ty i wszystkie aspekty dookoła ciebie. Okręć się tak dookoła i powiedz, jak dużo ich jest. No jeszcze dużo. Dużo. No dobrze. A teraz przemów do nich, zrób taki wykład uświadamiający, mów jakby do jednego, ale i do wszystkich. Zrób to. Na głos. Aspekty świadome i nieświadome, wy wszystkie powstałyście poprzez moje obserwacje, kiedy byłam dzieckiem, poprzez obserwacje innych osób w moim otoczeniu. I te osoby były nieświadome. I większość z was to są wzorce, które po prostu ja wzięłam nieświadomie jako swoje. Większość z was nie jest potrzebne, nie jest używane, straciło dawno swoją przydatność, bo powstało no, nieświadomie. I chciałabym was wszystkich uświadomić i uwolnić. Te, które chcą zostać, zostaną. Te, które będą chciały uwolnienia, to was uwolnię. Natomiast chciałabym, żebyście zrozumieli, czym jesteście, jak powstaliście i jeżeli chcecie nadal być ze mną, no to macie być świadome i macie wszystkie razem współpracować dla mojego dobra, dla nas, dla jedni. I to się dzieje. Poruszenie takie trochę nastąpiło, zaczęły między sobą rozmawiać, że tak jakby się naradzać. Nie się wymienią tymi informacjami, które mają, żeby wszyscy stali się na jednym poziomie z powodu tych informacji, a potem z tego jednego poziomu, bo będą wszystkie na jednym poziomie, to jakby jedna istota, jakby jeden aspekt. I wtedy ty ten jeden aspekt, gdy uświadomisz do swojego stanu obecnego tej chwili, to automatycznie wszystko stanie się równe i jedną się stanie. No, one jak zaczęły między sobą rozmawiać, to do jednego poziomu zaczęły wszystkie, tak jak, nie wiem, jak powiedzieć, równać, o tak. Dobrze, doprowadź to do końca. Więc one dalej są zaciekawione, chcą zrozumienia. Jako obserwator ich poprowadź, uświadom ich do końca. Żebyście stały się tak świadome jak ty, żebyście się połączyli razem, ale tylko z powodu świadomej świadomości. Żebyście się połączyły tak na ten czas i od tego momentu ruszycie już później razem. Wszystkie doświadczenia będą wszystkie rozumiane przez wszystkich, bo wszyscy będziecie na jednym poziomie jak po jednym. Mhm. A więc mówię dalej do nich, że... Teraz przeszedłam przeszkadzać. Nie szkodzi, spokojnie. To chce i dalej będziemy robili, bo to jest też jeden z aspektów. Jest, ale... Bierze udział i na tym poziomie mentalnym i fizycznym, bo tak to się dzieje. Tak, ale już właśnie idzie znowu.
bardzo dobrze. O, teraz umysł mnie atakuje, znowu jest gorąco. No i spokojnie, zwróć uwagę, dlaczego cię atakuje, w którym miejscu, gdzie on jest, czego chce. Masz okazję namierzyć gościa. Dowiedzieć się. Brzuch, podbrzusze, już fala gorąca idzie, pod. Zwróć uwagę tam na to wszystko i o co tu chodzi. Co tu potrzebuje zrozumienia i uwolnienia? Bo uwolnienie trzeba rozumieć przez zrozumienie. O, to też jest nieświadome. Zakazy, wstyd, jakoś takie niskie wibracyjne emocje tam siedzą. No to weź. Nie wolno. Coś zbudowało monstrum jakieś. Wejdź w to wszystko i teraz przemów do nich wszystkich i wszystkich uświadom znowu do tej pozycji. I to, co namierzyłam też, do tego wszystkiego. No dokładnie, oczywiście. No bo to jest to samo, co i tamto. To wszystko tak samo trzeba traktować. I tu po prostu tłumaczyć i tłumaczyć. Jeju. Dokładnie. Bez tego nie da się nic. Spokojnie. Masz czas. Masz całą wieczność. No to. Jeden dzień już. Chcecie posłuchać jeszcze? Tak, chcą jeszcze dalej słuchać. Dobrze, no to działamy dalej. Nie bójcie się, chodźcie, ja wam nic nie zrobię. Tłumacz, że ty jesteś przyjaciel, że tobie też zależy na tym, żeby była jednia. Na to jak na lato, bo każdy chce się czuć bezpieczny, pewny. One się chowały, bo one się bały, bo one powstały tak właśnie z lęku, ze strachu, z bicia, z krzyków, z takich... I one się bały i cały czas były takie schowane tam. Za... Nie zwracałaś na nich uwagi, tylko wpadałaś w nerwy, w złość i jeszcze robiłaś większy zamęt i jeszcze większe krzywdy i szkody. Tak, i nawet jak się one zaczęły manifestować, to ja nie podeszłam do nich ze zrozumieniem, tylko zaczęłam się wkurzać i kląć. Co to jest? Ja tego nie chcę. Widzisz teraz, bardzo dobrze, że rozumiesz to, bo to jest podstawa. To nie jest tak, że ty już od dzisiaj będziesz inna, ale już będziesz wiedziała o tym, że masz być inna. Jak będziesz się uczyć tego, będziesz łapać oddech, opanowywać się, nie reagować, nie krzyczeć tego, to powiedzmy 3 dni później już będzie spokój, cisza. A przed nimi też mogę ekran otworzyć i im pokazać zdarzenia. Dokładnie, tak jest. Wszystko wyświetlić im, cały przebieg tego, jak powstały, skąd się wzięły, tak, wszystkie zdarzenia. Poznać prawdę o sobie, kim, czym są, jak działają, co się dzieje. Tak samo jak ty potrzebujesz, tak samo one potrzebują. Całą historię im wyświetlam, żeby wiedziały, jak to wszystko powstało, które zdarzenie, z czego wynikało. Dokładnie. Wszystkie przyczyny, skutki, żeby poznały. No to zaczyna się to rozświetlać i wzrastać zaczynają. To już nie są takie malutkie. Dobrze, dalej. No to teraz pracuj nad wszystkim po kolei, aż do absolutnego zrozumienia i ujednolicenia, połączenia w jednie i wtedy... I mogę je teraz przenieść do wszystkich innych i... Dokładnie. Też daj im zadanie, żeby one nawzajem wszystkie siebie uświadamiały i jeden drugiego, żeby podnosił, bo ty jesteś takim samym aspektem, więc uruchom taką reakcję uświadamiania wszystkich przez wszystkich. Żebyście się stali jednym, a jak staniecie się jednią, to wtedy każde doświadczenie będzie płynęło ze zrozumieniem do każdego aspektu i cały czas będziesz wzrastała, ale i one jako te cząsteczki i ty jako jednia będziecie wzrastali równo.
Tak, a jeżeli czegoś nie będą rozumiały, to niech się manifestują i będę im tłumaczyć cały czas. Na pewno będą rozumiały. Teraz trzeba doprowadzić do pozycji jednej, żeby wszyscy składali się z tych samych informacji, więc wszyscy jednakowo będą rozumiały wszystko i będą wzrastały. Zobaczysz, to zupełnie jest inna jakość, inny wymiar. No to ja je podciągnęłam już do wszystkich na tych chmurkach, tak? I tutaj poszły informacje, one wszystkie ze sobą już te informacje wymieniły, wymieniają i jest takie poruszenie pozytywne, no. Dobrze. Jak będziecie wszyscy na jednym poziomie, że będziecie mogli się połączyć jako jedna, to wtedy mi dopiero powiedz. A dopóki są jakiekolwiek różnice, więc zwracać uwagę na najmniejsze różnice i uświadamiać te różnice, żeby wszyscy byli na jednym poziomie, na jednym zrozumieniu. Świadomy świadomości. Zwracaj uwagę na wszystko to, gdzie gdzieś jest w kącikach, gdzie gdzieś jest jeszcze coś, co boi się, albo nie rozumie, albo nie wie, jak ma się zachować. Zwracaj uwagę i wyciągaj wszystko na tak zwane światło dzienne i uświadamiaj wszystko. To jest bardzo ważne, żeby być takim obserwatorem, ale takim dokładnym, szczegółowym. Świadomość jest świadomością. Świadomość jest na jednym poziomie. Nie ma gorszej, albo wyższej, albo niższej. Świadoma świadomość jest na jednym poziomie, z tym, że te pomniejsze, które nie są do końca świadome, potrzebują uświadomienia. Dlatego trzeba pracować nad wszystkimi, żeby wszyscy, i ci mniej świadomi, i troszkę więcej świadomi, żeby wszyscy stali się czystą, świadomą świadomością. Jak będą wszyscy w jednej czystej świadomej świadomości, czyli wszyscy będą wiedzieli, kim, czym są i w czym powinni być, chodzi o jednie, to wtedy wszystko zacznie się łączyć. Będziesz widziała, jak się zaczną wszystkie struktury łączyć i w ten sposób zobaczysz, poczujesz jednie. No wiesz co, jak one wcześniej stały, to były takie kropeczki pojedyncze. Teraz zaczęły się zlewać tak jakby w takie przezroczyste. Ale jeszcze wyciągam tam jakieś i uświadamiam. Dobrze, spokojnie. Mówię, masz czas. Najważniejsze, żebyś zwracała uwagę na każde drobiazgi, szczegóły, takie, które normalnie są niewidoczne. Bo chodzi o to, że schodzisz na coraz głębszy poziom, na pokłady takie, gdzie są jakieś aspekty, jakieś nieświadomości, które nawet nie wiedzą, że są. I musisz je zobaczyć, musisz je wyciągnąć. Bo zaczęłam od tych takich, które najbardziej były świadome. No coś tam wiedziały. No, tym łatwiej manifestować. A są takie, które nawet nie wiedzą, że są. Nawet nie wiedzą, że istnieją. Trzeba je wyciągnąć, uruchomić, wyjaśnić, uświadomić. No teraz jakiś z wieku szkolnego uświadamiam. Właśnie. Który patrzył na siebie, na swój wygląd, na rodziców, na to, co mamy, czego nie, na sprawy majątkowe i utożsamiał się z tym wszystkim, z wyglądem, z miejscem, gdzie mieszka. Dlatego to jest takie ważne, żebyś po kolei zwracała uwagę na wszystkie aspekty swoje, na wszystkie problemy, wszystko uświadamiała, bo gdybyś ty była w jedni, to muszą być wszystkie aspekty na jednym poziomie. Wszystko musi być na jednym poziomie. Nie może być nawet najmniejszej z ciebie cząsteczki albo jakiegokolwiek aspektu nieświadomego. Jeżeli będzie cokolwiek najmniejsze nieświadome, to urządzenie nie działa. To jest tak jak, co z tego, że będziesz miała samochód, powiedzmy, że on jest na benzynę albo na diesel, to nie ma znaczenia i będzie brakowało jednego wtrysku. Cały samochód stoi. Albo będzie brakowało jakiegoś szczegółu, który będzie
niemożliwe oprowadzenie tego samochodu, albo czegoś innego, łożyska, nie będzie się kręciło koło, i tak dalej, i tak dalej. Muszą wszystkie elementy być w idealnym stanie i wtedy pojazd ruszy. Tak samo tu. Żebyś ty mogła ruszyć do przodu, musisz teraz uświadomić wszystkie aspekty, absolutnie wszystkie, tak to słowo brzmi, na wszystkich poziomach, całej przestrzeni, nieskończoność nieskończoności. I wtedy dopiero ruszysz z miejsca. Chyba najgorszy strach, lęk, który był w dzieciństwie, bo niektóre te aspekty... Ten strach, lęk, gdzie on jest? Wyciągnij go z zakamarku, bo chodzi o to, że to, że on sobie gdzieś tam był, jest, to jest jedna rzecz, a dopóki go nie uświadomisz, nie poczuje się on mocny, nie przestanie się bać sam siebie, czy w ogóle chować się sam przed sobą, to będzie ciągle taka sama sytuacja. Tak, i niektóre jeszcze aspekty takie udają, że są niewidzialne. Dokładnie o tym właśnie mówiłem. Żebyś spokojnie przyglądała się, jako obserwator zobaczysz wszystko. Nie ten, który szuka. Ten, który patrzy. Ten, który patrzy, widzi. Ten, który szuka, to już samo słowo szuka, czyli on konkretnie czegoś szuka, czyli może wiele rzeczy nie widzieć. Tak, i te aspekty takie niewidoczne, one były bezpieczne, bo one się chowały w ten sposób. Tak, one się chowały, myślały, że są bezpieczne, a tak naprawdę to sobie robiły tylko krzywdę, bo nie miały możliwości rozwijania się, uświadamiania, ewoluowania i tak dalej, i tak dalej. No tak, stały w jednej pozycji cały czas i nic z tego nie miały. Ale jeszcze gdzieś strach, lęk w brzuchu mam. Szukaj go, gdzie on jest. On też chce uwolnienia. On też chce wyjść. Więc szukaj. Przyglądaj się. Wołaj, powiedz, pokaż się, nie bój się. Ja chcę ci pomóc. Sobie chcę pomóc. Chcę, żebyśmy byli jednią. Żebyś ty się czuł bezpiecznie. Ja czuła się bezpiecznie. Było dobrze. Cały czas rozmawiaj. Oni cię słyszą. A jak cię nie słyszą, to cię usłyszą. Ale rozmawiaj i rób coś z tym. Tak, to jest lęk. Bo miałam 7-8 lat, operację miałam na nerki, leżałam w szpitalu. Tam jeszcze nie było tak jak teraz, że puszczali w odwiedziny rodziców czy coś. Zamykali dzieciaka i... Czy dorośli nie zdają sprawy z tego, co robią dzieciom, jak ryją psychikę? Teraz mamy o wiele lepsze czasy pod tym względem. Tak, mamy. Bo to też tłumaczę mu. Że teraz jest zupełnie inaczej, że już teraz te aspekty, które odgrywają rolę rodziców, tego, że są bardziej świadome, nie są takie jak kiedyś dawniej, które były bardzo nieświadome i dlatego tworzyły tak dużo nieświadomych rzeczy. I te nieświadome się bały i to tak wszystko... Najważniejsze, żebyś uświadomiła absolutnie wszystko. Pamiętaj, że coraz większa przestrzeń się robi u ciebie taka i coraz więcej aspektów już nie są w tłumie, nie są wśród tych zastraszonych, zalęknionych. Już widzą, zauważają, że czegoś brakuje koło nich, że coś się ruszyło, coś wyszło, uwolniło się, nie wiem jak to one myślą, ale w ten sposób mniej więcej to wygląda. One zauważają, coś się dzieje i one wtedy ruszą się. Jak się ruszą, to trzeba zwrócić uwagę, porozmawiać, przekonać. No to tak jeszcze to nie wychodzi z tego podbrzusza, ale już słucha, już się uświadamia, no, już tak. Większą uwagę zwróć na to i powolutku, powolutku pracy dla ciebie. Podałam mu zrozumienie, to już pojaśniało, zrobiło się jasne.
sobie rośnie. Tłumacz, rozmawiaj. Cały czas tłumacz i rozmawiaj, bo to jest bardzo ważne. Wtedy wzrasta takie zaufanie do ciebie. Jeżeli ktoś milczy, to my nie wiemy, kto to jest. A jeżeli ktoś dużo gada, nawet bardzo dużo gada, to z powodu gadania my zaczynamy rozumieć tego kogoś, kim, czy on jest. I czy on jest taki, siaki, czy owaki, bo mówiąc, on bardzo dużo o sobie mówi. Jakby ujawnia się, nie wiem, jak to nazwać. Teraz taka pustka mi się pojawiła znowu w głowie. Argumenty mi wszystkie odpłynęły. Dobrze, spokojnie. Cały czas bądź obserwatorem na takim jak najgłębszym poziomie. Nie szukaj niczego, nie twórz niczego, nie wymyślaj niczego. Tak, bądź obserwatorem, tylko zajmuj się tym, co się zamanifestuje. Taką wściekłość poczułam tego czegoś, co to uświadamiam właśnie tą podbrzuszu. Dobrze, ja ci daję teraz takie specjalne okulary, prawdy, przy którymi nikt nie może ukryć. Teraz to widzisz bardzo dokładnie, wyraźnie. Porozmawiaj z tym. Wytłumacz mu, że nie musi się denerwować, nie musi się bać, że lęk i strach jest złym doradcą. Bez sensu cały czas być agresywny. Oh. No i to jak agresywny? Wytłumacz mu, że on się męczy przez to, że może być inaczej. O, tylko dlatego, że nie wie, że może być inaczej, robi sobie krzywdę. Że może spróbować inaczej, nic na siłę. Nie musi się nic zmieniać, nie musi robić wielkiego. Spokojnie. Może spróbować, jak mu się nie będzie spodobało, to może sobie wrócić do roli agresora. Dokładnie, tak jest. Nic na siłę, na spokojnie możesz wyjść i spróbować. Zobaczyć, jaki jest świat. Otwórz taki ekran i na tym ekranie wyświetl różne warianty jego. Nieświadome, świadome, różne. Po to, żeby on mógł zobaczyć, że tak naprawdę bierze udział w wielu więcej rzeczach niż tylko jemu się wydaje. Tak, i konsekwencje tego i to jak... Możliwości jest dużo, bo też dużo tych aspektów jest tak nieświadome, że nie wiedzą, że mają wybór, że mają możliwość. Zapytaj się, kto cię skrzywdził, jak skrzywdził, niech opowie ci swoją historię, takie zwykłe rzeczy. No to jest jakaś krzywda jeszcze od ojca, dzieciństwa. I on jest teraz w szoku, oglądając te swoje możliwości, że może inaczej. Dobrze, powiedz mu, że może to wszystko nadrobić, że nie musi się bać, nie musi chować się, że może to już nadrobić. Chodzi o to, że rozmowa go uświadamia, więc rozmawiaj z nim, uświadamiaj go. Mhm. No to już jest taki bardziej otwarty, wyprostowany. No. Zaczął się rozglądać, interesować innymi aspektami. No, teraz zawołaj wszystkie aspekty, żeby go uświadomiały też i ty, i one, żeby go przyłączyły do siebie, bo jest częścią ich, a oni są częścią jego. No on myślał, że on tylko cały czas będzie taki samotny. On w ogóle nie miał pojęcia, że można inaczej. No więc widzi. No cudnie, no to już jest z tymi aspektami. Uświadamiają go, rozmawiają. Pięknie. Ojej. I w ciele się dzieje, i dreszcze, i jakieś przepływy. Bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby właśnie nastąpiło taki stan błogości,
muszą wszyscy być w jednym. Wtedy jak będą wszyscy na jednym poziomie, wszyscy będą taką świadomością, wtedy będzie ten cudowny stan błogości. I doznasz go, zobaczysz, że go doznasz i oni wszyscy go też doznają. Ale tylko w jedni go mogą doznać. Bo sami wyodrębnieni nie. Bo różnica powoduje, że nie będzie stanu tego błogości. No widzisz, ja pracuję nad sobą. To Leon na dole już rozrabia. Spokojnie, to też jest twój aspekt, który też robi swoje. Robi, robi. Zaufaj, że jest dobrze, a będzie szereg. A to w brzuchu czuję taki spokój, taki ocean się rozlewa spokoju po tym podbrzuszu teraz. I bardzo dobrze. Pracuj nad tym, żeby uzyskać taki stan spokoju na całym ciele. Wręcz poczujesz, że nie czujesz ciała, tak jakbyś go nie miała. To znaczy, że jest wszystko w idealnej równowadze. I to jest warte, żeby do tego doprowadzić. Ty, jako te aspekty nieświadome, to wszystko jakby doprowadziliście do tego zachwiania, tej równowagi. Teraz wy, jako te aspekty nieświadome, uświadamicie się i zaprawcie wszystko i będzie tacy. Czyli znowu nawołuję wszystkie aspekty, jeżeli jeszcze jakieś się chowają, to żeby się ujawniły. Żebyście wszyscy współpracowali jako jedno, bo to jest bardzo ważne. A to jest ciekawe, bo siedziałam i aż mnie położyło, ciało chciało się położyć. I takie fale przechodzą teraz po tym ciele i tak się rozluźnia. Dlatego, że ciało zaczyna też odzyskiwać komfort. Te wszystkie aspekty zaczynają czuć, że mogą się poczuć lepiej. I następuje się właśnie to zrozumienie, ta świadomość. Świadomość swojego istnienia, swoich możliwości i tego, co jest korzystne, a co niekorzystne. Więc wtedy się szybciej dzieje, dlatego cały czas rozmawiać ze wszystkimi aspektami i wszystkie aspekty, żeby rozmawiały pomiędzy sobą, żeby jeden drugiego wznosił, żeby jeden drugiemu tłumaczył, bo każdy jest na swoim poziomie i łatwiej jest, jak wszyscy współpracują. Tak jak powiedziałem, mówisz do 1000 ludzi na jednym poziomie, to tak do jednego, a jak mówisz do każdego osobno, potrzebujesz bardzo dużo czasu. To cała rzesza jest już tych osób. Dokładnie, żeby wszyscy współpracowali, bo wtedy to uświadamianie jest wielopoziomowe, dlatego że wszyscy pomagają wszystkim. Tak, jak jeszcze jakieś gdzieś są, to są też zaczepiane przez inne programy i zachęcane. Dokładnie. I coraz więcej ich po prostu, te nawet, które stały odwrócone tyłem, to zaczynają się interesować, przyłączają się. I już wszystkie są. Świadomić nieświadome. Bo w świadomości, w jedności jest siła. Moc, zrozumienie. To są aspekty, to są programy, które są świadome, które tworzą to doświadczenie tutaj. Tak, dokładnie. A jak są nieświadome, no to co mogą tworzyć? Nieświadome doświadczenia. A jak są świadome, tworzą świadome doświadczenia, czyli podobne. I wszyscy się dobrze bawią. Teraz i w końcu mogą doświadczać tego, czego chcą. Miłych, przyjemnych rzeczy i bez strachu, tak. Bez lęku, tylko po prostu z radością, z przyjemnością. Dokładnie. I razem mają ogromną moc.
Teraz zwróć uwagę na głębszych poziomach. Wchodzisz na głębsze poziomy swojego jestestwa i na głębszych poziomach szukasz jeszcze coś, co jest nieświadome, co się chowa, co nie rozumie, co się boi, co nie ma zaufania. Wchodzisz głębiej, jeszcze głębiej i teraz pracuj nad tymi aspektami. Teraz wchodzisz na jeszcze głębsze. Teraz już wchodzisz na samo dno, na najniższy poziom. I teraz rozświetlam ten cały dół i widzisz wszystko i wszystkich i wszystko, co by tam jeszcze było. I teraz napraw umysł świadom ostatecznie wszystkich i wszystkie aspekty z tobą tam są po to, żeby uświadamiać się wszyscy nawzajem. No one są teraz taką pomocą, jest ich tak dużo i tak pomagają i uświadamiają wszystkie inne cudownie. Jedzie teraz wszyscy razem na najniższych poziomach niezrozumienia, nierozumienia, lęków, strachów, emocji. Każdy z tych aspektów przedstawia się jako świadectwo dla tych, których uświadamia, jako że sam był nieświadomy, sam cierpiał. Opowiadam swoją historię i dlaczego tu jest, i dlaczego to robi, i dlaczego wspiera, uświadamia, pomaga. No to ma moc. To te inne na samym dole one były bardzo, bardzo nieświadome i słuchają. I już tam nie jest ciemno, to już zaczynają rozumieć. Dlatego tak ważna jest współpraca, żeby wszyscy współpracowali ze sobą, żeby się nie oddzielali od siebie. Dlatego, że w jedności jest siła, jest zrozumienie, jest wszystko. To te aspekty zaczynają świecić na taki biały kolor. Taka jasność zaczyna od nich bić. Dobrze. Wszyscy przez to stają się coraz bardziej otwarci, bardziej świadomi. Coraz szybciej następuje w nich zrozumienie. Czują swoją wartość, moc, możliwości. To się taka błogość podnosi do góry. Tak z tych najniższych pokładów na górę idzie taki spokój. Dobrze. Ja dostarczam jeszcze więcej zrozumienia i mocy. Te wszystkie potencjały, które były gdzieś tam zablokowane, teraz ożywają, wzmacniają swoje aspekty. Zasilają je. Do tego, żeby stawały się bardziej świadome. Bardziej, żeby miały siebie nawzajem. I żeby
trzeba coraz więcej zrozumień. Każda świadomość nieświadoma staje się świadomą świadomością. Jak wszystkie dojdą do tego punktu zerowego, to wtedy się połączą i staną się jedną, wszystko ze wszystkimi, pełną świadomą świadomością. Teraz wszystkie aspekty rozglądają się po całej przestrzeni. Ja im wszystkim daję okulary prawdy, przy którymi nikt ani nic się nie może ukryć. I wszyscy szukają każdych aspektów, choćby najmniejszych, choćby wyobrażeniowych, choćby fantomowych, wszystkiego uświadamiają, dokopują się za kamarki całego i jest wszystko jest jawne, naprawiane, uświadamiane. Taki początek torusa mi się pokazał, z takim impetem zaczęła płynąć energia. Taką wolność poczułam od takich wyobrażeniowych ograniczeń i generalnie jak teraz o nich myślę, to mi się śmiać z tego chce. Co było takie ważne. Taką wyobrażeniową wolność poczułam. Teraz znowu przenoszę was wszystkich na chmury, stoicie na chmurach swoich ty i dookoła wszystkie twoje aspekty, absolutnie wszystkie. I powiedz mi, czy jest wszystko w jednym zrozumieniu? Tak. Zapytaj się, czy wszyscy są gotowi na to, żeby się połączyć w jednie i być jedną, doświadczać w jedno. Tak, oni są wszyscy gotowi. Dobrze, na mocy wolnej woli ja was wszystkich połączam i wszyscy jesteście jedną, świadomą świadomością. Idzie jeszcze głębiej w ten stan jako jedna, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Jesteście teraz absolutnym zrozumieniem samego siebie. Świadomą świadomością, którego jest esencja. Na wszystkim. Nie ma chciałbym umysła, na wszystkim, co było, jest, będzie, w czymkolwiek będziecie brali udział, kiedykolwiek. Gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz, co czujesz, o czym myślisz, o takie rzeczy. Jak teraz to mówiłeś, to tak ciemno mi się pokazało i umysł chciał mnie wystraszyć tak jakby. Ale mówię, przecież nie możesz mnie wystraszyć, bo świadomość to... Ja pochodzę z ciemnego i to tam nie było żadnych lęków. Potem takie pytanie mi przyszło, to z czego się umysł składa? Czym jest umysł, a czym są te programy? Czy to jest to samo? Umysł powstaje z wielości programów. Czyli bardzo dużo programów i one wszystkie mają pewien potencjał, więc powstaje wtedy umysł, który chce tym wszystkim zarządzać albo zarządza, ale to też na prośbę tych programów, może nie prośbę, ale z powodu ich manifestacji powstaje ten umysł. No ale umysł się teraz tak zamanifestował, jakby... No teraz się zamanifestował, bo już nie ma
Jakby co ze mną z takim pytaniem? Nie ma za bardzo co robić, bo programy wszystkie uświadomione i uwolnione. Zapytaj się, czy chcesz, żeby go uświadomić, czy żeby go unicestwić? On by chciał zrozumienia, bo on nie wie, co się dzieje. Dobrze. W takim razie teraz wytłumacz umysłowi, że on powstał z wyobrażeń tych wszystkich nieświadomych programów i teraz, skoro te programy wszystkie stały się świadome, on jest niepotrzebny. I nie ma nic do roboty, więc najlepiej jakby chciał, żeby go skasować. Chyba, że chce tak tkwić w takiej próżni bez sensie i bez nadziei. No nie chcę tkwić w takim bez nadziei. Ale chciał to zrozumieć właśnie, o co chodziło, tak, co się stało. Ale już lepiej nie można zrozumieć. Po prostu nie ma komu służyć. Już nie ma tych, którzy go stworzyli. Stworzyły go nieświadome obserwacje, nowe informacje, a teraz już tego nie ma i już nic nie możesz. To już jest twój koniec. Wcześniej byłeś im potrzebny, tak przynajmniej się wam wszystkim wydawało, a teraz już widzisz, że nie masz komu służyć, ani nikt tobie nie będzie służył. Ja proponuję, żeby ciebie unicestwić w ten sposób. Po prostu jakby się kończy twoja gehenna i twoje całe to wszystko, co było z tobą związane. Po co ci to? Co ty na to? On widzi taki bezsens, ale taki jest trochę zły teraz. Możesz sobie być zły, no ale na to nic ci nie poradzi, bo tych, którzy cię stworzyli, ich nie ma już. No, on chciałby się wytrząść, ale on już nie ma dostępu nawet do ciała, żeby coś zamanifestować. Do niczego nie ma dostępu. Nie ma tych programów, nie ma emocji, już nie masz nic. Absolutnie nie masz nic. Już nie masz żadnej możliwości. Jedynie tylko możesz być materiałem dla innych pasożytów, które będą na tobie pasożytować. Chyba, że tak chcesz. No to wtedy tam... Nie, to on chce... uwolnienia, unicestwienia. On chce już się rozpłynąć, tak jakby. Bardzo, na mocy wolnej woli twojej ja teraz biorę twój cały umysł z wszystkimi powiązaniami, aspektami, wyobrażeniami, ze wszystkim, kim był, jest i kiedykolwiek mógłby być. Zabieram go teraz tym wszystkim do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko żywym ogniem go spala. Unicestwia ostatecznie. Nie ma go, nie było i nigdy nie będzie. Bastion iluzji, wszystko znika, a ty jako jednia jesteś absolutnie wolna. I w ten sposób nieświadome stało się świadome. Powiedz, kim jesteś? Czym jesteś? A to jest takie ciekawe, bo ten umysł odszedł z wielu poziomów. Tak. Całego ciała jakby. I to, co odeszło, to tak się zrobiło płynące światło jakby. Kim czym jestem? No obserwatorem. Jakim? Świadomością może. Dobrze. Ja taką jednością się czuję. Ja teraz przenoszę ciebie na twoją łąkę. Jesteś na swojej łące. Powiedz, czy się coś zmieniło, czy jest taka sama. Opowiadam. No, od razu pokazało mi inne miejsce. Jak pomyślałam o ostatniej łące, to też ją zobaczyłam, ale... To opowiedz mi to inne miejsce. Jak wygląda, co to jest? Taka jasna przestrzeń kolista. Jakby... Jakby takie ala słońce, ala jakiś punkcik, kropeczka, nie wiem...
jakich to rozmiarów jest, ale coś takiego jasnego, kolistego mi się pokazało jako ta moja łąka. Co ty o tym wszystkim myślisz jako obserwator? No takie uwolnienie jakieś mi przychodzi, że jakaś taka wolność mi przyszła, nie wiem, że taka przestrzeń, swoboda. Dobrze. Ja policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz tu i teraz z tą świadomością i tak już będziesz teraz ewoluować, tylko jeszcze bardziej z tym wszystkim, jako zrozumienie, jako obserwator, jako wolne świadomość. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz.